troszkę przefiltrowanej wody na oko, to już zależy jaki lubicie, gęsty czy rzadki. Wyszedł mi cały taki kieliszek i tu w środku mam odrobinę, więc wypiję to sobie, to doleję, to tam nawet połowy nie będzie. Obstawiam, że tak jeszcze z tyle gdzieś tam powinno być. Do tego szklana ekosłomka z AliExpress. Naprawdę są fajne te słomki, metalowe i szklane. Przyszła pora na sweterek, tak, teraz pooglądacie trochę tę część mojego ciała. Ja otworzyłam lodówkę i na pewno weźmiemy się za tofu. Jeżeli chodzi o wegańskie przepisy, to moi drodzy, okiełki na pewno sobie jeszcze zużyjemy. Zaraz coś tu jeszcze powyciągamy. Na pewno jeszcze, moi drodzy, będzie kilka fajnych przepisów, bo mam na nie ochotę. Z tofu będzie tylko jeden, będą też inne. Jeszcze robię to wege wyzwanie. Jeszcze trochę i wrócimy do mięsa. Od razu mówię, że mam paznokieć od słonecznika. Takiego, wiecie, ojeny, kocham to i uwielbiam, więc proszę mi to wybaczyć. Wiem, że wygląda to dwuznacznie, jakbym miała niezadbaną dłoń. Przepraszam. Będę przygotowywała burgery z tofu. Mamy 220 gram, moja kostka. Z tego wyjdą mi 4 burgery i 2 zjem na obiad. Idę otworzyć i odsączyć, nie? Tofu, który musimy sobie rozdrobnić. Ja je tak pokruszę, zaraz je potraktuję widelcem. Może być jak najbardziej tofu wędzone do tego przepisu. Jednak ja mam naturalne, to używam naturalne. Ale za to pokuszę się o dodanie troszeczkę papryki wędzonej. Tu z boku widzicie mąkę. Zawsze pytacie mnie o te słoiki. Te słoiki w sumie można kupić wszędzie. Widziałam w Pepco, Wisku. Dosłownie wszędzie. Ja mam oczywiście skąd? Ze szwedzkiego sklepu, czyli z Ikei. I teraz tak, musimy pomyśleć, co by tutaj dać i wyjęłam tą mąkę, ale myślę, że zamiast mąki dam trochę więcej bułki tartej i ominiemy mąkę w ten oto sposób. Dobra, widelec. Nie nagrał mi się moment, dałam tutaj łyżeczkę musztardy. W ogóle powyciągałam rzeczy, ale nie wiem jeszcze, co tutaj dam do środka, także taki totalny spontan i... Stwierdzam, że na pewno fajnie jest nie blendować tego, tylko potraktować to widelcem, ze względu na to, że tofu ma, wiecie, przypominać nam dokładnie konsystencję mięsa. I tak właśnie w tym przypadku jest. Zobaczcie, jakby to było normalnie mięso mielone. Więc moim zdaniem lepiej nie używać do tego blendera. Myślę o tym, żeby dać tutaj świeży, nie za duży, ząbek czosnku. Myślałam o tym, żeby dać też kawałek przesiekanej świeżej cebuli, ale pomyślałam później, że przecież mam moją cudowną, ulubioną, słuchajcie, cebulę suszoną i tym to zastąpimy. Czekajcie do zlewu. Myślę, że damy tutaj łyżkę waszego ulubionego oleju. Pomyślmy dalej. Musimy to czymś osolić. Tofu kocha i uwielbia sos sojowy. Myślę, że dam z 3 łyżki. Z przypraw wybieram pół łyżeczki papryki wędzonej, cebulę suszoną, coś co kocham i uwielbiam, paprykę słodką i ostatnio coraz więcej papryczki ostrej. I co by dalej, moi drodzy? Myślę, że no musimy to czymś ściągnąć, prawda? I przydałaby nam się jak najbardziej łyżka do tego. Tak, ja mam te spodenki od piżamy. I damy może na razie 2 łyżki bułki tartej. I zobaczymy, jak się będzie trzymać. Najwyżej dosypię więcej. Dam jeszcze jedną łyżkę bułki tartej i dosypałam jeszcze tej cebuli suszonej więcej. Ja zawsze takie masy próbuję, czy to jest słone, czy to, wiecie, coś trzeba, bo później no co, no na oko wsypałam i się nagle okazuje, że o, zdziwiona, no przecież to wcale nie doprawione. Teraz tą masę wkładam na jakieś 20 minut do lodówki, wtedy nam się będzie łatwiej zlepiało, formowało i robiło burgery. Formuję właśnie moje burgery.
Czyżby było znowu jeden większy, drugi mniejszy? Może być to normalne. Będę je smażyła na maśle klarowanym, które Wam cały czas bardzo serdecznie polecam, które można zrobić samemu, ewentualnie skusić się na gotowe. I tu taka, zobaczcie, nie? To jest takie sypkie i sobie pomyślicie, no jak to się zrobi z tego kotlet? Uwierzcie mi, że naprawdę tofu jest tak fajnie plastyczne, że bez żadnego problemu. Rozgrzewamy to, ale mały ogień, nie możemy tego spalić. Wydaje mi się, że można by było bez żadnego problemu zrobić je również w piekarniku, ale no dobra. Dzisiaj wersja smażona, mam ochotę w ogóle na smażone i ja robię teraz dwa. Wy możecie sobie usmażyć na przykład cztery, możecie to przygotować sobie już do pracy, będziecie mieli super fajne, zdrowe, dobre, smaczne danie. Ja, no z racji tego, że mogę sobie na to pozwolić, zostawiam je sobie na jutro i po prostu będę je smażyła wtedy, gdy przyjdzie pora posiłku, zjem albo na obiad, albo na kolację, dlatego smażę tylko dwa, a Wy możecie bez żadnego problemu usmażyć i, tak jak mówię, zjeść je na przykład na drugi dzień, wziąć ze sobą do pracy. Już mówię, już objaśniam. Kawałek pomidora, puszka fasoli. Dawid sobie przygotowywał danie, więc tu są dwie łyżki fasoli ciemnej z puszki, takiej konserwowej, odsączonej pod bieżącą wodą. Kwiatek z awokado, który już bardzo dobrze znacie, no trochę lepszy wyszedł niż ostatnio. Wrzucę link w informacji pod filmem do filmu, gdzie jest właśnie przygotowywany przeze mnie ten kwiatek. Odrobina czerwonej papryki, dosłownie aby i mojej ulubionej zielonej, bo też było. No dwa burgery jak widać i moje nowe odkrycie, jeżeli chodzi o kiełki, bo cały czas testuję i są to drugie kiełki na liście, które lubię, są to kiełki groszku. Ja lubię kiełki, które są duże, chrupiące i mają jakąś fajną właśnie strukturę. Nie lubię tych takich, co wyglądają jak włosy. One mi nie smakują. Więc tak wygląda moje przecudowne, przefantastyczne danie. Burgery, które nie muszą wylądować w bułce. Zobaczcie, jak to przecudownie, przefantastycznie wygląda. Zachęcam do przygotowania. Ugotowałam ryż i jak miałabym powiedzieć Wam ile, to oczywiście to, co nie lubicie, na oko. Ja zawsze gotuję do takich faszerowanych rzeczy na oko i póki co to mi wychodzi. Jak nie potrafię czasami dostosować, wiecie, wielkość mistki do danej potrawy, bo wydaje mi się, że się zmieści, a się okazuje, że trzeba było wziąć jeszcze raz taką, bo przecież główka nie pomyślała, to jeżeli chodzi o gotowanie na oko, to praktycznie zawsze mi nic nie zostaje, więc ryż no na oko, no. No bo to też zależy, jakie macie wielkości papryki, możecie mieć dużo większe, mniejsze, też tego nie widać w kamerze dobrze, nie? Raz, dwa, trzy, sześć, siedem, bo nawet nie wiedziałam, ile mam papryk. Myję, odcinamy czapki z głów, wyciągamy brzuchy ze środka i będziemy je faszerować. Ja zrobię tak, cebulę, czosnek, przesiekam drobno, to w kosteczkę, a marchewę sobie zetrę na tarce. Ja bardzo lubię do tych papryk faszerowanych dać ser. I uwierzcie mi, że ja się naprawdę nie przygotowuję do tego typu filmów. Ja jadę na spontaniu, to co na spontanie i to co właśnie robię, to przygotowuję i mam autentycznie jeden plaster sera. No to wrzucimy go, no po prostu, no co? Odpalam patelnię i chyba nikogo nie zdziwi, że powiem masło klarowane. Więc jedziemy z koksiorem. Dam trochę groszku mrożonego na oko, tak o ciupinkę, żeby gdzieś tam się pojawił. Smażam, tak wiecie, żeby było. Później jeszcze to w piekarniku też nam ładnie dojdzie. I tutaj puszki fasoli nie daję, no bo ona nie musi się smażyć ani nic. Po prostu ją zaraz tutaj wrzucimy i będziemy przyprawiać. Naczynie żaroodporne. Mniej więcej zawsze wiem, ile sztuk kupić, żeby mi się zmieściło właśnie w to naczynie. Więc tak to wygląda. Jeszcze byśmy tutaj jedną malutką albo dwie bardzo maniunie wepchnęli, no ale nie mam. Do miski przekładam sobie mój farsz, niech on sobie trochę... A, chyba mi spadło! Przekładam go zatem i niech trochę przestygnie. No pewnie, że spadło. Dałam tutaj puszkę fasoli i to tak pięknie pachnie, że teraz zobaczcie. Jeżeli macie jeszcze jakieś warzywo, możecie sobie tutaj wrzucić, doprawić to, ugotować sobie odrobinę ryżu i już można zajadać. No, z
takich właśnie prostych rzeczy można zrobić zawsze kilka pomysłów. Więc teraz tak, papryka idzie na bok, a my się zajmiemy za doprawienie tej michy. Przełożę ryżu, nie wiem w sumie ile, tak wiecie, muszę tu oszacować właśnie tak jak Wam powiedziałam na oko, to wszystko wymieszam, zobacz jak to wygląda. My też w ogóle, jeżeli przygotowuję takie rzeczy, oczywiście nie ma problemu przygotować tego z mięsem mielonym. My lubimy takie warzywne, naprawdę, bardzo lubię takie warzywne, chociaż ostatnio tak chodzi za mną mięso, więc chyba też przygotuję sobie niedługo z mięsem mielonym. Trzeba w końcu wykorzystać okres, gdzie właśnie papryka jest tania. I tak warzywa mamy drogie, ale papryka jest ok, więc cena jest jak najbardziej adekwatna. I ja lubię zawsze paprykę napchać bardzo, nie tak malutko, dlatego też często Wam pokazuję, że na przykład ja zjadam jedną paprykę na przykład na posiłek czy coś takiego, bo ona jest naprawdę tak napchana, że ja wiecie, tam porządnie próbuję tak, żeby takie fajne, solidne danie. No, więc poczekajcie, ja tutaj się uporam z tym i zaraz Wam powiem, co daję do środka. Mój przyprawnik jest już gotowy. Oczywiście wsypujemy tutaj soli, pieprzu. Jeżeli chodzi o przyprawy, to cebula suszona, czyli mój ulubiony składnik, po prostu no kocham i uwielbiam, no wiecie to, dobra, nie chcę się powtarzać. Mimo to ja daję czosnek z czosnkiem niedźwiedzim, mam pomieszany, daję paprykę słodką i daję paprykę ostrą i to jest u mnie wszystko. Na oko po prostu sypię, mieszam to i będziemy faszerować. A Wy oczywiście, jeżeli macie ochotę na inne przyprawy, nie ma żadnego problemu. Powiedzcie tak szczerze, czy jest ktoś, kto wiedział od razu, że będę zmieniała miskę na większą? To jest to, co Wam mówiłam. Ilość farszu potrafię oszacować naprawdę czasami do jednego ziarenka na przykład czegoś, ale wielkość miski, jaką trzeba dobrać do ilości tego farszu, no nie potrafię, nie potrafię tego wytłumaczyć, więc ajajaj. Taka uwaga, że do papryk faszerowanych ja soli daję zawsze troszeczkę więcej, bo papryka nam zabierze trochę tej soli z tego farszu. Także soli tak, jak będziecie próbowali, to trochę więcej. Zobaczcie, to jak jest dobrze doprawione, możecie sobie tu zioła dać, nie wiem. O, natkę pietruszki jeszcze mrożoną dam za chwilę, więc zaraz jeszcze dosypię. I zobaczcie, to już jest na przykład gotowe danie teraz w tej chwili. O, będę je piekła, moi drodzy. Ja mam piekarnik z funkcją pary. Ja je tak porządnie tu dopycham. Niech one będą porządnie napchane. I co mówiłam? Że będę je zapiekała z funkcją pary z jakieś, no myślę, 20 minut i później przełączam po prostu na grzanie na 190 stopni góra, dół. Ja lubię, jak są one takie przyjarane trochę od góry. Jeżeli nie macie funkcji pary, to możecie w kubeczek, taki, który może być oczywiście w piekarniku, wsadzić na dno, wlać wody i niech on sobie tam siedzi przez cały Wasz proces pieczenia. Czapki by tu trzeba było pozakładać. Ja lubię wyciągać, wycinać to. Lepiej się je, wygodniej, już nie trzeba nic, wiecie, cudować. Albo możecie wlać tutaj na spód trochę wody i po prostu zapiekać z tą wodą. Tak, no nie wiem, z 2 cm, żeby Wam było na oko. I to też spowoduje, że tak będzie sobie wszystko w koło parowało. Więc ja zapiekam, faszeruję i idziemy do piekarnika. Tak wyglądają moje papryki, jakieś światło jest, jest. I jedna z nich będzie moją papryką, chyba że będę jeszcze głodna, to dołożę sobie jakąś mniejszą. Wybiorę na razie tą, bo jest największa. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także smaczne, zdrowe, można z mięsem, z kurczakiem nawet przygotować, z mięsem mielonym, no ze wszystkim, jest to no świetne. I ja uwielbiam właśnie ser żółty do środka, nie dałam tego jednego plasterka w ogóle już wcale, bo stwierdziłam, że to jest bez sensu. Ja nie lubię, znaczy ser żółty też można położyć tutaj na wierzchu, ja lubię po prostu, wiecie, pokroić w kostkę albo zetrzeć na tarce i wymieszać z farszem do środka, o tak po prostu lubię. Można do tego nawet sos przygotować i już jest jeszcze inne, kolejne, super danie.